Konstanty Olsztyna Wilczyński uczęszczał do gimnazjum klasycznego Świętej Anny w Krakowie. W 1910 roku podjął studia na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Lwowskiej. W czasie studiów służył w austriackim 16. Pułku Piechoty Obrony Krajowej w Krakowie i ukończył szkołę oficerów rezerwy, uzyskując stopień kadeta feldfebla. Przed wybuchem I wojny światowej związany był z polskimi drużynami strzeleckimi. W 1914 roku zmobilizowany został do macierzystej jednostki, a potem przeniesiony do 1 Brygady Legionów Polskich. Był uczestnikiem w wojnie polsko-ukraińskiej i polsko-bolszewickiej. W 1918 roku został ranny i trafił do niewoli ukraińskiej. Rok później został awansowany na stopień podpułkownika i mianowany dowódcą 3 Brygady Legionów. Rok później brał udział w ochronie 3 Powstania Śląskiego. Od 1922 roku pełnił służbę dowództwa Okręgu Korpusu nr 5 w Krakowie. Rok później objął stanowisko dowódcy 2 Brygady Ochrony Pogranicza w Baranowiczach, a w 1925 roku 1 Brygady Ochrony Pogranicza w Zdołbunowie. W 1927 roku otrzymał stopień generała brygady i w tym samym roku został mianowany dowódcą 10. Dywizji Piechoty w Łodzi. We wrześniu 1939 roku dowodził grupą operacyjną Grodno. Po otrzymaniu rozkazu rozwiązania oddziału przybywał w Sopoćkiniach pod Grodnem, gdzie współorganizował pierwsze grupy konspiracji zbrojnej. 22 września nad ranem generał wyruszył autem prowadzonym przez szofera wraz z żoną Alfredą Olszyną Wilczyńską i audiotantem, kapitanem artylerii Mieczysławem Szczemewskim, w kierunku granicy litewskiej. Po kilku minutach jazdy samochód został zatrzymany przez radzieckie czołgi w Nowikach. Pasażerów z samochodu ograbiono i rozdzielono. Żonę generała zamknięto w stodole, a generała Olszczynę Wilczyńskiego i kapitana Szczemowskiego poprowadzono na bok i zamordowano. Z relacji żony generała wiadomo, że ciała obu mężczyzn były zmasakrowane. Taką relację zamordowania generała Olszczynę Wilczyńskiego przedstawił świadek tamtych czasów, obrońca Grodna major Jerzy Krużenstern. Na Litwy wycofywały się jednostki polskie, które no, znalazły się w krytycznej sytuacji i już nie było szans na jakąkolwiek walkę. I między innymi wycofywał się na Litwę generał Olszyna Wilczyński, pochodzący zresztą z Krakowa. I ten Olszyna Wilczyński został złapany przez Sowietów i to był pierwszy generał polski, który był zamordowany przez Sowietów. Dowódca Okręgu Korpusu nr 3 Grodno, generał brygady Józef Olszyna Wilczyński, był jednym z czołowych dowódców Wojska Polskiego. Kawaler Orderu Virtuti Militari 5 klasy, Orderu Polonia Restituta 3 klasy, czterokrotnie Krzyża Walecznych, Krzyża Niepodległości, odznaczeń francuskich i łotewskich. Zwłoki generała i jego audytanta spoczęły na cmentarzu teolińskim w Sopoćkiniach.